Dzień dobry, bardzo się cieszę, że wspólnie zaczynamy wtorek, bo w życiu najważniejsze jest życie. Kurczowo się ostatnio trzymam tego zdania. Pewnie tak jak część z Was, bardzo niepokoi mnie to, co dzieje się teraz w Polsce i na świecie, ale tym intensywniej szukam w życiu takich momentów światła i nadziei, których się można chwycić. Tak jak każdy z Was, miewam takie chwile, kiedy myślę, że życie jest bezwzględne, okrutne i bezsensowne, ale jednocześnie przychodzą do mnie takie zdarzenia, które uświadamiają mi, że to samo życie potrafi być też obezwładniająco piękne. Dzięki ludziom, których spotykamy na swojej drodze. Niezmiennie radość przynoszą mi rozmowy i kolejne rozmowy i spotkanie z Państwem dziś o godzinie 20:15. Wtedy w Państwa w domu, w moim domu, pojawi się Katarzyna Kubisiowska razem ze swoją książką zatytułowaną Blisko, bliżej. To jest książka, która składa się z rozmów. W środku 50 rozmówców mogą sobie Państwo porcjować tę lekturę i dzień po dniu karmić się dobrym słowem. A spotkacie m.in. Olgę Tokarczuk, Jerzego Sztura, siostrę Małgorzatę Chmielewską. Wśród rozmówców pojawił się także Wojciech Bonowicz, Kinga Dębska, Katarzyna Nosowska. Powiem tak, po lekturze tej książki przyszedł do mojego domu spokój i zaczęłam się zastanawiać, z czego ten spokój wynika. Ten spokój na pewno przychodzi razem z nieśpiesznością, którą czuć w tych spotkaniach. Widać, że ludzie mają dla siebie czas i przestrzeń i otwarcie rozmawiają, a rozmawiają o tym zarówno, co ich w życiu boli, ale też o tym, co ich w tym życiu niesie. Wstęp do książki Blisko Bliżej napisał jeden z rozmówców Katarzyny Kubisiowskiej, Marek Bieńczyk, i powiedział, że taki najpiękniejszy moment w rozmowie to jest ta chwila, kiedy rozmówcom udaje się pokonać siłę grawitacji, oderwać się od ziemi i wspólnie poszybować. I do takiego wspólnego poszybowania dzisiaj będę Państwa namawiać. Jeżeli ktoś jest ciekawy, o czym dziś porozmawiamy z Katarzyną Kubisiowską, autorką książek, dziennikarką Tygodnika Powszechnego, to mogę zdradzić, że na pewno. Porozmawiamy o tym, co kryje się za naszą powierzchownością, za tym, co pokazujemy światu. Dla mnie poruszające było spotkanie z nieżyjącym już poetą Januszem Schuberem, który mówił o pogodzie ducha na wynos. Grzegorz Kazdepkę, którego znam i bardzo cenię jako człowieka i pisarza, powiedział takie zdanie, które mnie zatrzymało, a powiedział, że jak wielu humorystów jest podszyty smutkiem, a jednocześnie zdradził, co robi, żeby ten smutek nie przejął w jego życiu dowodzenia. Przewracając kolejne kartki książki Blisko Bliżej, odkrywałam osoby, które miałam przyjemność poznać na swojej zawodowej drodze, ale też czasami otwierałam drzwi do kompletnie nowych, nieznanych mi wcześniej światów. I jak to ze mną bywa, znowu się zakochiwałam w ludziach. Ja mam bardzo pojemne serce, ale akurat to w sobie bardzo cenię. No i zakochałam się m.in. w pani Elżbiecie Moczarskiej, córce Kazimierza Moczarskiego, którego Państwo pewnie doskonale znają z książki Rozmowy z katem. Dlaczego się zakochałam w pani Eli? Odpowiem na to pytanie rzecz jasna o godzinie 20:30. Katarzyna Kubisiowska przeprowadziła też bardzo ciekawą rozmowę o macierzyństwie ze swoją imienniczką Katarzyną Nosowską. Wokalistka mówi m.in. o tym, co się zmieniło, kiedy w kawalerce pod pępkiem, bardzo lubię to sformułowanie, pojawił się jej syn. Rozmowa to jest dla mnie wymiana. Wymiana emocji, myśli, wrażeń, doświadczeń, dzielenie się swoją wrażliwością, a pięknie o dzieleniu się opowiedziała Katarzynie Kubisiowskiej w takim rozdziale o przemijaniu Małgorzata Braunek. Powiedziała coś takiego: trzeba się dzielić, bo na tym polega życie. Funkcjonujemy w nieustannej wymianie, dostajemy i zwracamy, jak w oddychaniu. No to w takim razie głęboki wdech i wydech. I widzimy się o godzinie 20:15. Wtedy na pokładzie Rozmawiam, bo lubię, Katarzyna Kubisiowska ze swoją książką Blisko, bliżej. Do zobaczenia.